Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i zapraszam was na bitwę nie tyle mojego widza, co mojego dobrego kolegi z redakcji Rykoszet Info. Z Urugulla pewnie gościa kojarzycie z różnych streamów, jakie ma przyjemność dla nas prowadzić co jakiś czas. W Plutonie tutaj sobie gra też znanym skąd inąd Barulą, który cały czas siedzi sobie w klanie Ryko i ma się dobrze. Ryko, klan specjalny Rykoszetu, jeśli ktoś chce, może nam sobie dołączyć. Głównie chłopaki grają bitewki drużynowe, troszeczkę Plutonów, no i powolutku próbują coś zgrać, żeby to jakoś się rozruszało, ale myślę, że wszystko ze swoim czasie. Jak mówiłem na początku, pierwszym tutaj skrzypce będzie grał Zurugula, który tutaj już w tym momencie wyświecił sobie dwa lajciki, a dokładnie one zostały wyświetlone przez naszego szpika prawdopodobnie. No i w tym momencie Zurugula niemiłosiernie próbuje sobie te lajty podoić, żeby któremuś z nich znowu tutaj pomysł nie wpadł, żeby wpaść w ten krzaczek na D1 i spotować wszystko, co jedzie z lewej strony. A czym w ogóle jedzie Zurugula? T26E4 Choke Premium. Jeśli słyszycie premium, to od razu pewnie wam się tutaj rzuca już teraz drama, która ostatnio była, działa się w WoCie. Czołgi Premium, Sir Foch czy Chrysler K. No, mam nadzieję, że ta drama powolutku was ominęła. Ja już też powolutku o niej zapominam. WG chyba jakieś tam swoje pierwsze przemyślenia z tej całej akcji wyniosła i chyba może będzie dobrze już niedługo. Na razie nie ma o czym mówić, oczywiście dramę zostawiamy sobie same, niech sobie tam żyje, niech sobie tam się rozwija, a my zobaczmy, co będzie robił Zurugula. Ten, jak mi wysłał tą powtórkę, stwierdził na początek, podczas pisania do mnie na Facebooku, że tak sobie po prostu zagrali z Barulą jeden plutonik na żywca, no i wyszło jak wyszło, że udało mu się bitwę życia na tym czołgu wykonać. Więc zaraz się przekonamy, jak ta bitwa dokładnie wyglądała. Ja to sobie z wami nawijam, a Zurugula już sobie nawalił prawie 700 obrażeń. No i na razie sytuacja jest 0-0, bitwa spotkaniowa, więc musimy zeskapować bazę neutralną. Jak widzicie, strasznie długo ten czas leci z tym kapowaniem. Na razie w ogóle nie leci, bo nasza fałka wjechała na kapa, ale przy okazji chyba tam podejrzewam też bardzo możliwy isek trzeci albo inny czołg zaczęły się z drugiej strony tego kapa. I w tym momencie kapowanie się, że tak powiem, kolokwialnie zeruje. Zurugula pojechał do przodu i w tym momencie zobaczył dwa potężne czołgi przed sobą. Co ciekawe, sam chyba spota nie miał z tego, co widzę. Jeszcze się nie świeci przed tym ojem, ale jak teraz strzeli, to zaraz powinien się żerówka pokazać. Chociaż cały czas stoi przed tymi krzyczkami i cały czas nie jest widoczny. Podświetla tego oja i inne czołgi. Panterka się schowała, fałka się schowała. Barul próbuje coś ze środka napierdzielać z tym swoim isem szóstym. W tym momencie Zuru strzelił cały czas, chyba jeszcze żaróweczka mu się nie pojawiła. No i po tym staniu w tym krzaczku nawalił sobie prawie 1000 damage'a po spocie. Więc można. To ja wam powiem, że bitwa jeszcze z poprzedniego patcha, więc wszystko jest, że tak powiem, jeśli chodzi o artę normalnie, czyli one-shoty mogą tutaj schodzić. Ale spokojnie, na szczęście tutaj Arta nie będzie grała główny skrzypiec. Na razie jest 3-2, RHM się zdejmuje naszego T29, my idziemy do przodu. Jest w tym momencie, żarówka się pokazuje z Uruguli, więc gdzieś tam ta panterka albo inny czołg stoi. Jest super press, ach, schowany w tych krzaczkach. Zuru bardzo ładnie celuje sobie teraz garnuszek. Panterka się przebije przed naszego bohatera, to samo robi super press, więc trzeba się delikatnie schować za tym ojem. Na szczęście mamy wsparcie w postaci zarówno Baruli w T6, jak i innych czołgów z tyłu, więc widzimy ten persik powolutku jest dojony przez naszych współtowarzyszy. Oczywiście muszą go na początek trafić. Zuru cały czas tutaj bardzo ładnie celowanie w ten garnuszek wchodzi w ten właz dowódcy. W tym momencie delikatnie do przodu. Trzeba podjechać, nie ma co stać w miejscu. Znowu Pers się przebija. Zuru cały czas paruje do przodu. W tym momencie KW85 dobija tego super Persa. Panterka wyjeżdża na Barulę. Z tyłu jeszcze pojawia się i trzeci, więc chyba w tym momencie Barul dokładnie kończy żywot. Nie miał jak uciec przed tymi czołgami, a Zurugula powolutku sobie inne czołgi dobija. W tym momencie strzał w GW Panterę, która, albo fałkę, która właśnie w tym momencie strzeliła do nas. Tam z tyłu się pokazała GW Pantera, której na razie w tym momencie już nie widać. Isek trzeci się schował za tym nasypem, a Panterka jakimś dziwnym raszem próbuje tutaj chyba zdjąć Zurugula. Niestety nie udało się. Pantera Dodo 117 wraca do garażu, a w tym czasie Zuru już nabił prawie 2000 obrażeń, prawie 500 odbił, 1400 po spocie i jeden frag. To jest na razie dobytek naszego bohatera w tej bitwie. Jedziemy do przodu, lewa strona przepchnięta, ale prawa strona, no coś troszeczkę to wygląda niemrawo, tym bardziej, że sporo czołgów jeszcze nie było widocznych, więc trzeba tutaj powolutku wyjechać, no i uważać, żeby w jakąś tutaj nieprzyjemną
zasadzkę nie wpaść. Cóż, widzę, że ten is trzeci będzie już tutaj bardzo mocno bruździł, jeśli chodzi o środek mapy. Nie bardzo jest komu go zdjąć. No, Zuru, mimo że posiada tą swoją armatkę 90 mm, średnie obrażenia 240 na penetracji 192, penetracja na goldzie 258, to raczej nie powinien się tak łatwo w tego Iseła przebić, chociaż widzimy, że w miarę tutaj sobie dobrze radzi. Już od razu sobie przeładował na pociski goldowe, żeby już mieć pewność, że się przez ten czołg radziecki ciężki przebije. W tym momencie Erheim zdejmuje naszego KW-85, więc Erheim gdzieś tam musi stać, podejrzewam, w okolicach torów, żeby mieć dobry przestrzał na te czołgi. W tym momencie Zuru strzela taki strzał w ciemno, bardzo możliwe, że tą fałkę ewentualnie w GW Panterę, żeby troszeczkę tam postraszyć. Isek trzeci zdejmuje naszego pilota i w tym momencie Zuru praktycznie zostaje sam na tej flance. 6 do 7 była spora przewaga, ale niestety to, co tutaj chłopaki zyskali na tej flance, zostało szybko zmniejszone, jeśli chodzi o dysproporcje między drużynami. W tym momencie Zuru znowu strzela na oślep i jest żarówka, więc coś tam obok stało. Bardzo myślę, że ta fałka cały czas tam gdzieś tam sobie w krzaczyczku stoi. GW Pantera daje o sobie znać, teraz wiemy więcej, w którym miejscu ta arta stoi i cały czas tam delikatnie podjeżdża. W tym momencie Zuru sobie znika z radaru. Bardzo fajne zachowanie i podjeżdżamy troszeczkę z drugiej strony. Na razie mamy rannego radiooperatora, co raczej się jeszcze nie kwalifikuje do leczenia, chociaż wiadomo, nie ma już tak tej apteczki. To jeszcze był czas, kiedy apteczka była jednorazowa, więc znowu trzeba jakoś tutaj mocno kombinować. Strzał w Isa trzeciego, tak po prostu z rozpędu, to miało prawo nie wejść. Is nas też nie trafia, nasz defender, nie wiadomo, co on tam robi tak bardzo. Tak, powiem wam, że pod koniec bitwy też będzie się jakoś człowiek dziwnie zachowywał. Nie mam tutaj XHM-a, więc, ale bardzo możliwe, że jakąś swoimi umiejętnościami ten defender nie grzeszy. Ale czołg premium 8 tieru ma, bo czemu by nie. I trzeci cały czas na środku. Nie ma co z nim zrobić. Nasza artka chyba nawet w niego nie celuje, gdyż już powinna go powolutku zdjąć. 3 minuty do kapowania, jak widzimy, nasza fałka zjechała z kapa, w tym momencie skorzystał to z coś przeciwników i wjechał na bazę neutralną. No i Zuru w tym momencie stwierdził, że nie ma co tutaj się przepychać w tą stronę, tutaj raczej nie będzie możliwości przejechania. Jedziemy naokoło, troszeczkę to zajmie oczywiście, ale przy okazji możemy tutaj tego Iseła troszeczkę zaskoczyć, jeśli wyjedziemy w ogóle z innej strony niż staliśmy. A Is prawdopodobnie może tutaj nie mieć możliwości wypaczenia nas wcześniej. Jak widzimy, prędkość tego pojazdu też nie jest jakoś super mega. Niby do przodu 40, ale zobaczcie, maksymalna prędkość, jaką teraz osiąga Zuru, to jest niecałe 30 km na godzinę, więc no to do mobilnych ten czołg na pewno nie należy. Tutaj staramy się delikatnie podjechać pod tą górką, żeby ten Isa nie zobaczył, cały czas być niewidocznymi dla tego czołgu radzieckiego, a w tym momencie baza powolutku jest skapowana przez przeciwników. Nie ma kto tam za bardzo zdekapować tej bazy. Górka, właśnie to jest najgorszy minus tej mapy. Górka cały czas stoi i nie chce się nawet ruszyć do przodu, żeby nawet delikatnie podjechać i cokolwiek zrobić. W tym momencie fałka zobaczyła dwa czołgi, które na nią jadą, więc chyba ta fałeczka będzie powolutku skazana na porażkę i zaraz ją zjedzą. Zuru już skraca, nie lecie do końca, sobie pojechał na środek mapy i zaraz tu spróbuje coś wjechać temu istowi na tyłek. Pojawią się kolejne czołgi ciężkie, które są na górce. Nasze cały czas stoją i jakoś się nie chcą ruszyć. W tym momencie pojawia się IS trzeci, który wcześniej troszeczkę oberwał. Jest na dobicie i w tym momencie Zuru może sobie spokojnie ten czołg dobić. Poszedł pocisk 227. Niestety nie starczyło losowania, żeby zdjąć tego Isa trzeciego. Średni damage 240, Zuru dostaje RNG w postaci 227, to jest jakaś, to jest śmieszne, co tu się właśnie teraz odegrało, jeśli chodzi o RNG. Ja wiem, że czasami niektóre pomidorki muszą przeżyć, ale bez przesady aż tak na bezczela nie można grać. W tym momencie próba strzału w GW Panterkę, taka na próbę, czy jest, czy się uda strzelić. Poszedł pocisk ciemno, no nie wiadomo, czy ten pocisk wszedł, czy nie wszedł, tego splashu nie było widać, ale tam były też krzaki. Więc bardzo możliwe, że tych krzaczków nie było widać, przez te krzaczki nie było widać tego splasha. Pojawia się fałka, strzał tak w biegu, no jakby to weszło, to byłoby ciekawie. Niestety Zuru Gula od razu tutaj ma żaróweczkę, fałka się jeszcze uchowała. Niestety jakiś student T43 ginie pod naporem tej fałki. Prawdopodobnie z tyłu stoi ten RHM, który wspierał tą fałeczkę, no i tam porządnie przetrzepał skórę temu medzikowi radzieckiemu. Defender o dziwo zdobywa pierwszy frag, chyba z tego co widzę, i z szósty pada jego łupem. Wreszcie się górka ruszyła, zjechała.
z impetem na te ciężkie czołgi i reszta pojazdu też się pojawia tutaj na środku, na środku tej bazy. Jak widzimy, 4 sekundy do końca zostały, żeby skapować bazę. Ktoś tą bazę wjechał, ten będzie strzał ze strony Zuruguli. Zerowanie kapa. Black Prince stał całą bitwę dzielnie, kapował tą planszę, kapował tą bazę. No i co z tego? To jest jakieś dziwne trafienie tuż pod tym Black Prince'em. Nie wiem, czemu to nie weszło. No i cały czas to próba zgęszenia tego czołgu. Zuru nawet nie strzela ze snajperskiego, po prostu sobie przymierza w ten czołg. Teraz chyba dał sobie spokój, wziął sobie na cel. Teraz celowanie przednie kółko. Wreszcie zgęsił ten czołg. Ten z kolei Black Prince go nie może oczywiście przebić. Pancerz tego pojazdu naszego jest dosyć mocno gruby, powiem kolokwialnie. Pierwszy frag ginie Black Prince. Teraz szybkie dobicie sobie na spokojnie Tigera pierwszego i z dosyć kiepskiej sytuacji wyszło 12-8 oraz skapowanie bazy przez naszych współtowarzyszy, w tym Zurugula, który już sobie nabił 3000 obrażeń, 2000 po spocie i 1200 odbity przez pancerz dzięki temu Black Prince'owi. Fałeczka, która jechała na środek, gdzieś się tutaj zmyła, poleciała pewnie na drugą stronę. Chłopaki już tutaj masowo na tego kapa wjeżdżają. Wreszcie się górka przewaliła. Cokolwiek mogli zrobić, to wreszcie zrobili, bo jakby tak dłużej postali sobie na tej górce, to prawdopodobnie bitwa byłaby już dawno przegrana. W tym momencie Zuru delikatnie wyjeżdża, poszukuje kolejnych czołgów. Jeszcze gdzieś tam był RHM, którego cały czas nie było widać. Gdzieś się schował, gdzieś pewnie tam sobie krąży. Prawdopodobnie przy tych torach. Jak pancer 4 pojechał na spota, Zuru cały czas szuka tej fałki, kolejny strzał będzie w biegu, jest RHM, pojawia się tuż pod naszym nosem, jedzie tuż przy torach, czy będzie przebicie, pociec tylko świsnął koło Zuruguli, kolejny strzał 275, no teraz RNG losuje wysoko, jeśli jest cały HP, jakby ten RHM pewnie miał jakieś tam grosze, to podejrzewam, żeby to leciało po najniższej linii oporu. Teraz niestety strzał w ziemię, nie wyszło Zuruguli. GW Pantera daje o sobie znać, znaczy tylko ze zgęszeniem, nie ma damage'a. Dziki rajd, jak Pancera 4 kończy się śmiercią tego pierwszego. Fałka dobija naszą artę, pojawiła się z tyłu i w tym momencie pojawia się Gibu Panterka, która cały czas jest na fullu. W tym momencie troszeczkę już jej oczywiście damage spadł, więc żadny ten strzał w ciemno z Uruguli nie wszedł. Kolejne dobicie, tym razem RHM pada naszym łupem. Luwe sobie nie może poradzić z tą Gibu Panterą. Nie wie, co tam się dzieje kompletnie. No i w tym momencie z Urugula musiał pomóc temu chłoptasiowi, bo raczej prawdopodobnie Lew by tutaj mocno przeżył tą walkę, a raczej by nie przeżył, bo pewnie by wrócił do garażu. 5 fragów, 4000 obrażeń, I'm noob, stwierdza Lywę z grzeczności, nie zaprzeczę. No niestety tutaj ta bitwa jest pełna dosyć dziwnych zbiegów okoliczności, dziwnych zagrań. Zostaje tylko fałeczka, która prawdopodobnie pojechała gdzieś na górkę lub się kręci na kwadracie, na kwadratach K8, K9, K0. Defender oczywiście bardzo w inteligentny sposób pojechał sobie naokoło, bo stwierdził, że fałka prawdopodobnie będzie sobie leciała wzdłuż linii 1 i 2. Po co? Nie mam pojęcia. Przecież tam się kręciło najwięcej naszych czołgów. Raczej jakbym był na miejscu tej fałki, poleciałbym na górkę, ale wiadomo, Defender wie lepiej. On na pewno tą bitwę wyciągnął. Mnie poleci do przodu i tą fałkę gdzie znajdzie. albo i nie. No i w tym momencie widzimy, zaczyna się kapowanie bazy. Zurugula pisze na czacie, żeby kapować. Nie ma czasu się ganiać za tym czołgiem lekkim, bo to tylko szkoda cennych minut. Już i z trzeci czeka, wjechał na kapach. Zurugula też kapuje. Minuta 13 do końca, jeśli chodzi o kapowanie. I minuta 30, jeśli chodzi o koniec bitwy, więc będzie na styk. Jeszcze jeden czołg musi wjechać. Przynajmniej ten lew powinien teraz wjechać na kapa, żeby spokojnie dobić te punkty kapujące, zanim skończy się czas całej bitwy, więc widzimy już tutaj w tym momencie jest trzech na kapie, pół minuty zostało. Zurugula tutaj delikatnie sobie pojechał do przodu, bo prawdopodobnie ta fałka gdzieś tam z górki musi zjechać i jest na dobicie. No nie wiem, czy się uda przebić raz tej fałce, żeby go zdjąć na hita. Prawdopodobnie nie. W tym momencie widzimy z prawej strony Luwę, przejeżdża sobie przez ogródek, wjeżdża sobie tuż za płotkiem. No i czekamy, gdzie się ta fałka pojawi. Z tyłu na górkę wjeżdża nasza fałka 3601H, która przeżyła jednak ten napór czołgów wroga. No i gdzie jest ten czołg lekki niemiecki? Gdzie się pojawi? Czy będzie szósty frag dla Zuruguli? W tym momencie trafia z Hajka w Isa. Niestety Zuru tam nie miał przestrzału. Dobija fałkę Lwę i w tym momencie kończymy bitwę z dorobkiem. 4000 obrażeń widocznych, 2000 po spocie, 1200 odbitych i 5 fragów. Zobaczmy, jak to wygląda na wynikach końcowych.
bitwa się wreszcie zakończyła, trwała praktycznie cały okres czasu, jaki na takie bitwy został przewidziany przez twórców, czyli prawie 15 minut, dokładnie 14 minut i 15 sekund, więc no tutaj nam Zurugula dał, kazał długo czekać, żeby zobaczyć wyniki końcowe, a te wyglądają następująco. Dwie to znaka mistrzowska, cztery takie pomniejsze medale z łaty 9-3. Dodatkowo mamy tutaj Defendera oraz stalową ścianę, więc troszeczkę tych medali, może nie dużo, ale nawet sympatyczne medale wpadły, jeśli chodzi o tego medzika amerykańskiego. 134 624 kredyty brutto i 2818 expa na koncie premium i tylko i wyłącznie, to jest ten bonus, plus oczywiście bonus za czołg premium, który raczej nie jest wysoki. Na czysto ten ex wynosi 1565, bardzo ładny, wysoki wynik, jeśli chodzi o czyste punkty doświadczenia. 4000 obrażeń, czyli nic tam w ciemno nie weszło, próbował trochę poszerzać tą fałkę, trochę w tego GW, trochę w tą GW panterkę, niestety żaden pocisk nie szedł w cel, no i pięciu sobie na swoją korzyść ubił Zurugula. Tak z ciekawości, nasz Defender, jak on sobie ten Defender poradził? Gdzie ten Defender? Obiekt 252U. 1666 obrażeń i 2 fragi, więc tutaj chyba nie ma za bardzo o czym mówić. 32 razy Zurugula wystrzelił, 22 trafiło cel i 19 tylko przebiło, więc no tutaj niestety procent trafień do wystrzałów jest bardzo, bardzo nikły, ale mówię, też sporo tych pocisków poszło na ślepo, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Z odległości więcej niż 300 metrów, 1500 obrażeń, 12 razy otrzymał trafienie, 4 go przebiło, więc pancerz, jaki miał ten pojazd, dało sobie znać, zwłaszcza jeśli był w pojedynku z tym Black Princem, który no za Chiny nie mógł przebić z Ruguli. Sprawiło to, że odbił przez pancerz 1230 obrażeń. Dwóch wyspotował, 9 uszkodził, 5 zniszczył. Po asyście niecałe 2000, więc troszeczkę więcej chyba niż pokazywał licznik, chociaż głowy nie dam. 53 punkty kapowania i 73 punkty dekapu, więc no robił swoje, wjechał w środek. Już jak już był blisko koniec kapowania się dla przeciwników, to udało się szybko tą bazę zdekapować. Przejechane jak na czołg, który tam jechał średnio 30 na godzinę. 3400 metrów, prawie 3500 metrów, no myślę, że nie jest tak tragicznie. Zarobki z tych całych milionów, jakie tutaj Zurugula zarobił na tej bitwie, zostało mu niecałe 100 tysięcy, 96 521, z tego troszeczkę też poszło na amunicję, aż 28 tysięcy, prawie 29, 3 tysiące na supplaje, no i jakieś tam 6 tysięcy na naprawę pojazdu, więc i tak zarobek jest niezły. I sama bitwa też, myślę, że taka typowo książkowa bitewka, która pokazuje, że w dobrych rękach każdy czołg naprawdę potrafi zrobić niezłą robotę, a Super Pers ostatnio troszeczkę zyskał, zwłaszcza po ostatnich buffach. Tyle z mojej strony, Zurugula, dzięki za tą bitewkę. Pokazałem Cię, mam Cię z głowy wreszcie, mam spokój. A Was zapraszam na kolejne filmiki. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie odcinek Ciemnoty Zaległa, marcowa Ciemnota ostatnia, będzie może na Dzień Dziecka. O, to będzie fajny prezent dla Was. Na Dzień Dziecka się pojawi Ciemnota z marca. No i potem jeszcze, bo myślę, do końca maja troszeczkę jestem zarobiony, dlatego tak mało filmików się pojawia na kanale. Ale od czerwca będę miał troszeczkę więcej luzu. Dlatego szykujcie się na kilka fajnych produkcji. Pierwsza będzie na pewno bardzo fajna rozmowa. Ja, Dead oraz Molar na temat różnicy wotowskiej między wersją konsolową a PC-tową, a wcześniej właśnie na Dzień Dziecka będzie specjalny stream Ricochet Info, na którym będziemy gościć ekipę, która tworzy polskie drzewko czołgów, na którym mogliście ostatnio czytać na Horizon Gamer, tam napisałem, miałem bardzo fajną rozmowę z przedstawicielem tej grupki, czy ich drzewko ma szansę pojawić się w WoCie. O to możecie ich spytać osobiście, zapraszam Was na streama, 1-2 czerwca dokładnie będzie wszystko na rykoszecie podane. I co, tyle z mojej strony, do usłyszenia, cześć!